Witam, hej, 8 stycznia, sobota, 8 stycznia 2011, odwilż w koło plus 5 dzisiaj. Witam na kijkowej trasie. Dzisiaj może parę słów na temat zmian i tak zwanego wyjątkowego szczęścia. Jeżeli chcemy coś zmienić w swoim życiu, musimy sami się zmienić. Taka niestety jest prawda. Często mówi się, jeśli chcesz coś zmienić, musisz coś zmienić. Generalnie nie dodaje się, że musisz sam się zmienić. Oczywiście ze zmianami wiąże się zawsze podjęcie ryzyka. Dlatego, że trzeba zazwyczaj zmienić środowisko, zmienić otoczenie, zmienić pewne zwyczaje. Czyli zawsze wiąże się to z podjęciem ryzyka, z koniecznością wyjścia ze swojej strefy komfortu. Co oczywiście nie jest wcale takie łatwe, ale nie jest niemożliwe. Jeżeli chcemy zmian, musimy być tego świadomi po prostu. Jeden z moich mentorów w jednej z swoich książek wspaniale pisze, że potrzebujesz stale wychodzić ze swojej strefy komfortu i zastępować każdy rozwiązany problem kolejnym, jeszcze większym. Myślę, że to jest bardzo, bardzo mądra rada. Wielu ludzi twierdzi, że ludzie, którzy osiągają wielkie sukcesy, dochodzą do wielkich wyników i tak dalej, mają wyjątkowe szczęście. Jest taka historia, zresztą jest wiele historii. Jedna z historii to historia o Franku Sinatrze, który, jak się mówi, jednego wieczoru stał się sławny. Jeden wieczór spowodował, to jedna audycja telewizyjna spowodowała, że stał się znanym, kochanym, uwielbianym przez miliony Amerykanów piosenkarzem, potem oczywiście ludzi całego świata. I kiedy pytany przez dziennikarza po swoim występie o to, jak ocenia ten wieczór, że musiał mieć dzisiaj wyjątkowe szczęście właśnie, że wystąpił i tak dalej, Frank Sinatra odpowiedział, że po pierwsze jest bardzo zmęczony, bo nie spał całą noc, a po drugie przygotowywał się do tego programu telewizyjnego przez 10 lat. Także na tym polegało to wyjątkowe szczęście. Jeden z bardzo znanych sportowców, lekkoatletów, słynnych biegaczy, pobijający wciąż nowe rekordy świata, zapytany kiedyś o to, że no ma wyjątkowe szczęście, że to wszystko mu się tak pięknie układa, odpowiedział przeciekawie, powiedział, że im więcej trenuję, tym mam więcej szczęścia. Czyli okazuje się, że to takie wyjątkowe szczęście, które oczywiście wiąże się ze zmianami w życiu, ale to wyjątkowe szczęście, kiedy się mu przyjrzymy, oparte jest na codziennych, żmudnych, długoterminowych ćwiczeniach. Cały czas przygotowujemy się do tego momentu, tego wyjątkowego szczęścia. Na tym się on opiera. To tyle, słuchajcie, gonię dalej. Słonko pięknie wychodzi. Zresztą spójrzcie, jak tu jest ładnie. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj pięknie nam błyszczy. Do jutra, hej!